Cześć, tutaj Hikaru i witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym projekcie Let's Play, Zagrajmy Wy. Tym razem na warsztat idzie gra pod tytułem Spore, tak więc nie będziemy grali w małe, tylko w spore. I na czym ogólnie spore polega, jeżeli ktoś nie wie. Będziemy tutaj tworzyli naszego własnego stwora i będziemy go prowadzili przez całą fazę ewolucji, więc najpierw będziemy zaczynali od takiej malutkiej komóreczki, która gdzieś tam się wyłoni z meteorytu, a będziemy kończyli na podbijaniu galaktyki. To wszystko, co tutaj widzimy, to będziemy mogli sobie swego czasu podbić, więc możliwości są tutaj niesamowicie duże, a jeszcze większe są przy tworzeniu naszego własnego stwora. Praktycznie wygląd jego zależy tylko i wyłącznie od naszej wyobraźni i nie ma praktycznie żadnych ograniczeń w tworzeniu tego. Możemy robić jak się chce, możemy dawać mu dwie głowy. Jeżeli chcemy 10 par nóg, może być 10 par nóg, nie ma żadnego problemu. Ogranicza nas tak naprawdę tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. Tak więc gierka ma niesamowicie duży potencjał. I kiedyś się w nią trochę zagrywałem. Kupiłem ją w 2008 roku, kiedy to miała swoją premierę. Mam do teraz pudełko. Bardzo, bardzo miło mieć na półce edycję premierową, ani żadną reedycję. Dodatkowo zakupiłem części stworów, które nazywają się Śmieszne i Straszne i Kosmiczne Przygody, ale to let's play będzie bez kosmicznych przygód, bo nie podoba mi się ten dodatek. Całkowicie mi się nie podoba, uważam, że to są stracone pieniądze, więc nawet tego nie instalowałem. Dodatkowo było tak, że ten dodatek był bardzo kiepsko zoptymalizowany, gra wywalała i strasznie nieprzyjemny było. Mam bardzo złe wspomnienia z tym związane. Mój młodszy brat wolał ten dodatek, więc jak on grał, to było zainstalowane, a jak nie gra, to i gra jest tylko wyłącznie do mojej dyspozycji, to daruję to sobie. Może kiedyś się pokuszę, żeby coś z tego nagrać, ale jeżeli chodzi o ten let's play, to nawet nie ma takiej opcji. I tutaj możemy sobie wybrać planetę. Ja ogólnie zawsze wybieram planetę, która jest jak najbardziej podobna do Ziemi, bo strasznie mi się podoba zielony kontynent i jakaś taka niebieska, o ten jest ładny, jakaś niebieska albo coś pod ten kolor woda. No na przykład takiej nigdy nie wezmę, bo jest czerwona, mi się coś takiego strasznie nie podoba. Moja planeta musi być miła, przyjemna, o to jest bardzo ładne. To już mam dylemat. O, tutaj kolejna taka brzydka. Tutaj widzę, że woda jest bardzo granatowa, też fajna planeta. Ja mam dylemat pomiędzy tą a planetą, gdzie ona była? A planetą tą. No cóż, wydaje mi się, że wezmę tą. Tutaj widzicie, że możemy zacząć tylko i wyłącznie od fazy komórki. Potem będziemy mieli fazę stwora, fazę plemienia, fazę cywilizacji i fazę kosmosu. Nie będę się zagłębiał na razie, jeżeli chodzi o te fazy. W swoim czasie je odkryjemy, będziemy mogli mieć możliwość przejścia do nich, więc wtedy sami zobaczycie, jak to wszystko działa, choć myślę, że każdy tą grę bardzo dobrze zna. Tak więc zaczynamy. Będziemy grali mięsożernym, oczywiście, że mięsożernym. Roślinożercy to są cioty i pizdy, że tak powiem brzydko, no nie oszukujmy się, no kto gra tutaj roślinożernym? Właśnie tutaj chodzi o to, żeby podbijać, żeby zabijać, żeby podbijać całą galaktykę. Poziom trudności myślę, że będzie normalny, idealny. Za wysoki to jest za wysoki, a niski to... No kurczę, no mam prawie 19 lat, no. Nie będę grał na poziomie niskim w taką gierkę, no. Ludzie, nazwij swoją planetę. O, jakieś fajne nazwy tutaj są, widzę. Zobaczymy sobie może jakieś randomowe. Gracja. Harpia. Afrodyta. Helios. A Helios mi się podoba. Helios. Tak to było napisane, czy przez i? God damn.
No dobra, teraz będzie wybór nazwy planety. Jeszcze chwileczkę, zobaczymy. Herakles. Widzę, że bardzo mitologiczne nazwy są. Leonidas. Diana. Aglaja. Xerxes. To są wszystko mitologiczne nazwy. Albo starożytne. Hermes. Boski posłaniec z Olimpu. No, bardzo fajnie, podoba mi się to. Z tego co pamiętam, to jakieś agenci nie zwrócili nawet uwagi, jakie to są nazwy. Widzę, że jak troszkę podrosłem, to widzę, że to wszystko ma nawiązanie do mitologii, do starożytności, do historii. A ja bym swoją planetę może nazwał Midgard. Jeżeli ktoś chciałbym wiedzieć, co to znaczy, to zapraszam do mitologii nordyckiej. I zaczynamy naszą przygodę w grze Spore. No, tutaj jest słońce, nasz układ słoneczny, tutaj jakiś meteor leci, mija słońce, zaraz uderzy w naszą planetę, która jest bardzo ładna zresztą. Możecie zauważyć bardzo ładne kolory. I jep. I widzę, że jakieś uderzenie sprawiło, odłamek meteorytu sprawił, że pojawiło się życie na ziemi, a raczej w wodzie. Witaj w Pramorzu. Decyzje podejmowane w kolejnych fazach gry spore będą mieć wpływ na dalszy przebieg rozgrywki. Podczas pobytu w Pramorzu musisz wybierać między soczystymi liśćmi a mięsistymi przysmakami, zależnie od posiadanego otworu gębowego. Twoim zadaniem jako komórki jest jeść i ewoluować. Rozwój jest mierzony na pasku postępów u dołu ekranu. Rozwój. A tutaj widzę, że jest pasek rozwoju, to nie będziemy czytać. I widzę, że ten meteoryt sprawił, że tutaj z niego życie się, że tak powiem, wykluło teorię wielkiego wybuchu i tak dalej. No to będziemy może nie zwracali uwagi aż tak bardzo na tych patologów, bo oni są troszkę szybsi od nas i chyba ich nie dogonimy, a może jednak. Przecież to nie ma sensu, myślę. Będziemy po prostu zbierać kawałki mięsa. Mięcho, jesteśmy mięsożerni. Będziemy wpieprzać tyle mięsa, ile się da. Po pierwsze, to zrobić masę. O, i urośliśmy. Teraz, o kurczę, tu mamy jakiegoś przeciwnika, który się, że tak powiem, zestrał na nasz widok. Ja my. Tutaj szukamy mięska. Dzięki temu możemy się powiększać. I zobaczcie. Tutaj pojawiają się części stwora, które możemy zdobyć. Dzięki temu będziemy mieli możliwość jakby zaopatrywania naszego podopiecznego w nowe elementy. Będzie on mógł mieć różne. O nie, kurczę, nie. Ale dostałem po dupie, ale dostałem po dupę. God damn! Nie, zostaw mnie, zostaw! Fuck you bastard! A, god damn! Kurczę. A to widzieliście frajera? Ładnie mnie dziobnął. Ogólnie myślę, że odcinki będą o tym makolce, musimy uważać. Dobra. Te makolce z przodu, więc musimy jakoś. O kurczę, umarliśmy. Ogólnie ludzie to nie jest łatwe, to nie jest aż takie łatwe. Jeżeli kogoś to zastanawia. O, tutaj mamy kolejne mięsko. Wiecie co? Może wezwiemy naszego przyjaciela. Będziemy się kopulować. A jak tańczymy, kurczę, jakie tańce godowe tutaj widzę. I w ten sposób będziemy mogli edytować naszego stwora. No, jak na razie to jest komórka, a nie stwór.
Zobaczcie, mamy już kolec. Ten kolec to ja bym sobie walnął jakoś. Myślę, że jakoś tak. Zostało nam 8. 8, nie wiem co to jest. DNA. Trochę większy będzie, będziemy badasem. A myślę, że te oczy mi się nie podobają. Ja chcę takie oczy. Będzie, no trochę dziwnie to wygląda. Ale będzie na razie z jednym okiem sobie pływać. Tutaj troszkę powiększymy go. O, może to jeszcze damy troszkę większe. Elegancko, pysk też, super. Jak najbardziej mi się to podoba. I to bardziej na tył. Nazwij swój gatunek. A wiecie co? Będziemy takim totalnym badassem. I myślę, że nazwa Predator będzie pasowała idealnie. Zatem nazwę już mamy. Będziemy podbijać wszystko, co się da. I myślę, że to, pomimo, że nie jest nie wiadomo jak oryginalne, to będzie pasowało do nas. Tutaj jeszcze sobie. O, w ten sposób. I mamy już narzędzie, dzięki któremu możemy atakować. Nie jesteśmy zdani na sam pysk. Albo, że tak powiem, no, mordkę. Zobaczcie, dzięki temu już będziemy mogli. O, zobaczcie. Nabijamy na kolce, nadziewamy. I już inne rybki spieprzają przed nami. Ale mam nadzieję, że on nam tutaj nie ucieknie. O, pięknie. Jak zabijemy jakiegoś, to mamy 3 dodatkowe mięsa. I urośliśmy. Więc te komórki. O kurczę, nie. Ja pierniczę, jaki wielki. Więc te komórki, które wcześniej były dla nas problemem, bo były za duże, to teraz będziemy mogli je zjadać na śniadanie. A zobaczcie, jakie wielkie komórki są w tle. O ten jaki, o kurczę, god damn. O, przyda mi się to mięso. O, zobaczcie. I pięknie ich zjadłem. Chciałem je zaatakować i wybrnąłem z tej sytuacji. Oto mamy teraz komórki, które są roślinożerne. I widzę, że są takie wielkie ławice glonów. I one próbują to ewidentnie jeść. Dobra. Kolejnego tutaj spróbujemy dziabnąć. A tu mięso. Pięknie. Dobra. O, tu jaki wielki. Wątpię, że damy mu radę. Ale zdecydowanie wątpię, on jest za duży. Wiecie, niektórzy może lubią duże, ale ale ja chyba nie. Nie w tym momencie. O kurczę. Oni tu mają jakiś. Aha, jakiego speeda tu mają. God damn. No widzę, że oni mają jakieś takie motorki w dupach. Ewidentnie. Dobra, kolejne mięsko. Szczerze bym wolał zabijać inne komórki niż jeść takie mięso, które leży luzem. Ale sami widzicie, że inne uciekają. Jesteśmy totalnymi złodupcami. I wszyscy się nas boją. Już od małego siejemy postrach w morzu, w pramorzu. W jakiejś tam kałuży. W deszczówce, nie wiem. A może w toalecie po prostu. O, on się wkurzył. Zobaczcie, on się wkurzył. God damn, on będzie nas goni. Zobaczcie, nas goni. Fuck you. O kurczę. On nas goni. Musimy się tak ustawić. O kurczę. Musimy się tak ustawić, żeby on chcąc nas ugryźć, trafił na nasze kolce. I wtedy będziemy mieli większą szansę przeżycia. O, widzę, że tutaj już są całkowicie nowe komórki, które są szybkie i nie ma szans, żebyśmy je złapali. Ale tutaj widzę, że są jakieś komórki, które nie są, a nie, są szybkie. I oni mają jak to się nazywa? Nie wiem, jak to się nazywa. Oni mają jakiś taki dym, który nas będzie. O kurczę, god damn, nie, o nie. Taki wielki na mnie, kurczę. To nie fair chyba. A zobaczcie, jaki on wkurzony jest. Oj, to nie wróży dobrze.
To naprawdę nie wróży dobrze. Daj ze spokój, stary, kurczę. O, no i mnie zjadł. No cóż, no tak się zdarza. Praktycznie cały czas będziemy tutaj umierać, dopóki sobie nowych części chyba nie ogarniemy. A zobaczymy, czy mam coś nowego, chociaż nie widziałem niczego. Nie do końca pamiętam, jak to się wszystko tutaj zdobywa. O, może najpierw... A dobra, nieważne. Aha, dobra, chyba wiem, jeżeli... Widzimy komórkę, która ma jakiś nowy, nieposiadany przez nas fragment. To możemy zabić tego stwora i dzięki temu zdobędziemy ten fragment. A to jest fajne, to mi się podoba. Zawsze mi się takie coś podobało, żeby dać dużo pysków, dzięki czemu będzie większy zasięg łapania i gryzienia. Nie wiem, czy to ma sens. Może nie ma. Oj, teraz damy tak. W ten sposób. A kolce, no kolce może, mogą być w tym miejscu. To mi na razie jak najbardziej pasuje. Możemy sobie pomalować naszego stwora na jakiś bardzo sympatyczny kolorek. Chociaż na razie wybieram tutaj wzór, kolory będą zaraz. Najważniejsze to właśnie fajny wzór dobrać. Może jakiś czerwony albo coś? To było fajne. Szczerze mówiąc, na tych miniaturkach to wygląda trochę lepiej niż w rzeczywistości. Ale mniejsza. Ja bym nie chciał jakiegoś takiego napieprzonego. Tylko jakiś taki prosty raczej. O, to jest fajne. To mi się to podoba. Nasz predator będzie czerwony. To mi się podoba. I z potrójnym pyskiem możemy ruszać do akcji. Musimy czym prędzej zabić jakiegoś frajera. O, na przykład tych musimy zabić, bo oni mają takie skrzydełka. Zobaczcie. Dzięki którym będziemy mogli zdobyć ten element. Tak jakby zadając przejmujemy jego części, czyli się adaptujemy. No strasznie fajne, podoba mi się to. Strasznie fajny patent. Zobaczcie, i on tak łatwo nie może już nas... O kurczę. I on tak łatwo nie może już nas zabić. Ponieważ mamy potrójny pysk. Dobra ludzie, ale to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zachęcam was do komentowania, lajkowania. I na kolejny odcinek zagrajmy w spor. Cześć!